Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemanczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was przez serdeczne kanał na kolejnym kanale. W pierwszym odcinku widzimy się po raz kolejny i mam nadzieję, że po raz ostatni w grze Ape Out. W poprzednim odcinku udało nam się rozpocząć czwartą dyskietkę i skończyliśmy stronę A. Teraz została nam strona B, która ma cztery poziomy. Hit the deck. Bez zbędnego przedłużenia lecimy do... Oj! Rakietnica! Tego brakowało. Od jednego uderzenia rakietnicy nie umarliśmy, co mnie cieszy. Czy to jest coś w stylu snajpera, tak mi się wydaje. Oj, jednak uderzenie rakietnicy sporo nam zrobiło, jak umarliśmy. Teraz to może góra będzie lepsza. Oj, zdecydowanie góra jest lepsza. Jednak nie przejdziemy, świetnie. Zastrane kontenerowce, których nie można rozwalić. To to jak najbardziej. Prawie, tak mi się wydaje. No. Okej, jeden strzał z rakietnicy, już nie żyjemy. Gdzieś musiałem dostać albo splash damage, który mnie nie zabił, albo nie wiem co. Okej. Jeżeli dzisiaj to skończymy, to to będzie duży progres. A ja zaczynam wątpić. Okej. To już jest niemożliwe. Jakim cudem? No, to już jest tak nie fair. Nawet beczek nie można brać. A beczko, może mogą tą rakietę walnąć, by, nie wiem, odbiła się. Tak byłoby nie do przeżycia. O, tam i tak leciała w naszą stronę rakietnica. No to to może być bardzo ciekawa rozgrywka. Nieciekawa niestety dla mnie. Kto wymyślił rakietnicę na tym poziomie? No kto? Wiesz, za dużo już czasu traca na tą grę. Jeden błąd i gra w ogóle nie wybaczy. A ja ich sporo popełniam. Czemu to śpisz taki otwarty teren? Jeszcze jakiś arkidowy typ gry, którego oczywiście w niego nie można grać przed ukończeniem chyba normalnego poziomu, więc świetnie. Nie, pewnie źle poszedłem, to już był koniec. Prawie. No muszę to dzisiaj przejść. Thank you.
przecież to nawet mnie nie uderzyło. Leciało obok. No to już chyba zwracam honor i siódmy rozdział. Burnout. Nie, czy tam Fury. To jest nic w porównaniu do tego gówna. Chłop mnie na hita zabija. Jak to przejść? No to już są ostatnie cztery poziomy. Jakbym miał jeszcze jakąś szybkość większą. Albo głupią nieśmiertelność, o której mówiłem. Pewnie w tym trybie arcade'owym to jest. Tak! Tak? Tak! Opuszczona łódź. Oj. No. Niby to nie trwało długo, ale i tak to mi tyle krwi upsuło, że naprawdę już nie mam chęci trochę do tej gry. Już mogliby te poziomy krótsze robić. Nie. Czy ona miała? Chyba miała. Tak, miała. Miała mnie zaczął ognia. Oj, raz, dwa, trzy. Jak długie. No to chyba sobie jeszcze trochę tutaj pobędziemy. Ale już wiem, że trzeba iść centralnie w prawo. Czy to byłby sposób, czyli łapanie i strzelanie w tych, co mają rakiety? Nie takie głupie, nie. Oj, świetnie. Ślepy zaułek. Tego mi brakowało. Nie. Najpierw shotgunem, mogłem tamtą przejść. Najpierw shotgunem nie trafiłem, potem jej nie złapałem dobrze i... No to chyba w dzisiejszym odcinku tego nie kończymy, tak mi się wydaje. No za dużo błędów tutaj robię. I znowu jest mapa na zewnątrz, myślałem, że będzie jakiś środek. Żebym zapamiętywał te numerki, ale myślę, że one też się chyba zmieniają. Ale nie jestem pewny już. Nie dam rady, nie dam rady od góry. Nie dam rady od góry. To tylko tak wygląda, że da się przejść, a trzeba od dołu. Dobra, to już widzę, jak ta mapa wygląda. Skurczybyk jakiś musiał to robić. Ja już bym wywalił tych z rakietnicami, no bo oni na strzała mnie mają. No to jest bezsens, nawet pobawić się nie można, tylko człowiek umiera. Człowiek umiera, denerwuje się. No to był shotgun, nie wiem, z 5 metrów przynajmniej. No tego też tym bardziej nie rozumiem. Dlaczego to akurat musi tak działać? To dajcie mi też shotgun, ja też chcę sobie postrzelać na taką odległość. Nie dam rady od dołu, świetnie. Tak, muszę tutaj na dół zejść. Bo ostatnio jak szedłem cały czas górą, to nie było przejścia. Tylko się wydawało, że tam było. Chyba trzeba znowu trochę na dół.
nie wierzę. To jeszcze nie tu. Waliłem 40 jest tutaj na początku. No dobra. Powtóreczka. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej minimapy, która by nam pokazywała progres, jak daleko biegniemy. Jak się ostatnio wywaliliśmy na przykład. Nie no, więcej ich nie mogli już dać. Było chyba 5 pop z flamethrowerami. No rozumiem, że muszą być. No to jest przeklęcie, no po naprawdę wielu próbach. Wreszcie, przechodzimy dalej. I co teraz? Koniec? Oby? Czy jeszcze coś? Outro? Wow! To już lepsze. Mamy zwierzaki do pomocy. Długie to jest, dobra. To mam plan. Biegamy. No i uwalniamy, jeżeli coś jest. Dało radę? Proszę. Jest naprawdę zamknięty teren. Parę minut jeszcze. Cały czas według zasady ciągle do przodu. A gdzie są moi towarzysze? Dobra, prawie są do uwalniania, świetnie. Nie! Końcowa to już była. Jest od początku? Od początku. Tego nie napisać, że za każdym razem nie ma żadnego sejmu, niczego. Nie. No i chyba do resetu dojdzie. Dużo ich tu jest. Pomóżcie nam, koledzy, proszę. Całą grę sam muszę robić. Nie no! No to już był koniec, tak? Nie wiem, bo jest białe wszystko. Oj, psychika już nie wytrzymuje. Chyba dostajemy z uśpieniem te niektóre pociski. Od tych snajperów chyba, co mają takie czerwone końcówy, lufy.
My na luzie do połowy dochodzimy. Ale muszę dostać jakoś niefarta. Cios. Czy coś innego i padamy jak muchy. No i o tym mówię, no nie trafiłem. Tej szyby nie umiera, przecież taki rzut, szczególnie przez górę, no to instakill powinien być. Jeszcze nie ma na to stadium, na ten etap, no już życia nie mam. Przecież czemu niektóre klatki są puste? Dlaczego tak? Co to jest za to? Dwie minuty. Świetnie. I co teraz? O! Break in. Nie, ale to już był koniec. Udało się, wszystkie albumy zrobione. Świetnie poszło. Gra bardzo denerwująca. Zajęła mi znacznie więcej niż się spodziewałem, bo powinno coś koło godziny. Niektórzy robili to w 15 minut chyba na speedrunie. Mi zajęło coś pewnie koło 2 godzin i pół, jeżeli nie lepiej. Gra naprawdę no, ciekawa, dobra na odmurzenie się, ale denerwująca pod względem tego, że przeciwnicy zabijają nas na strzała. Jest ich zasranie dużo. Mapy są otwarte, jesteśmy wystawieni jak kaczka na ostrzał. A tak to muszę powiedzieć, że naprawdę ciekawa gra, dobrze była za darmo. I kolejna do kolekcji. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jak są serwis gry Ape Out. Siemka.